Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry 60 Seconds. Podejście już chyba czwarte, tak, czwarte, dobrze, nie mylę się. I tym razem dostałem od was jedną radę. Mary podobno mutuje. Wtedy nie potrzebuje jedzenia ani picia, ogólnie więcej przynosi jedzenia i tak dalej. I trzeba ich do tego doprowadzić, tylko niestety nie wiem jak. Podobno ona zaczyna się zmieniać, jeżeli się nią dba. I chyba świruje, jeżeli dobrze rozumiem, ale nie na tyle, żeby uciekła z domu, więc trzeba coś ogarnąć, jakoś to wykombinować. I też słyszałem, że pomoc podobno przychodzi dopiero w setnym dniu. I że muszę przez to ograniczyć wszystkie wody i tak dalej, ale miejmy nadzieję, że nam się to uda zrobić. Apokalipsa, wchodzimy. Kolejne podejście, kolejna szansa na to, że nam się uda. Oby tym razem się udało. Lecimy. Radio. Będą radio, mam na początku się nie skupiać, tylko muszę się skupić na masce. Mam się skupić na lekach i taki tam, a na radio tak zbyt nie muszę, ale dobra. No dobra, radio, i piszą, że mówią, że radio jest potrzebne, no to na radio się nie skupię, ale muszę wziąć radio, dobra? Niech będzie. Znaczy, weźmiemy sobie od razu radio, jeżeli ono zajmuje 2 sloty, to biorę żonkę, jeżeli bierze jeden, to biorę żonkę z wodą i z radiem. I zaczynamy. Zajmuje tylko jednego slota? Wspaniale. To żonka zajmowała, zajebiście, super. Super, czuję, że same. Teraz tak, maska potrzebna będzie. Maska, latarka, apteczka. Apteczkę miałem wziąć, apteczkę nie wiem, to coś, co wziąłem z ziemi. Karty wziąłem, a dobra, kartę też mieliśmy ponieść, więc też się mogło się przydać. Apteczka, 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 skauta, to mieliśmy wziąć. To pamiętam, że mieliśmy wziąć. Szybko, szybko wracamy, szybko wracamy. Teraz trzeba tak wziąć Timiego i Mary. Timmy i Mary. Teraz Mary, weźmiemy Mary sobie i potem lecimy szybko po jakieś jedzenie, cokolwiek. Mam nadzieję, że to żadnego jedzenia i picia nie mamy. Okej, bierzemy jedzenie i picie. Tutaj i to tak. Jedzenie. 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 Okej. Ale czy mamy wodę jakąś? Nie mamy wystarczająco wody. To może być cholera problem. Okej, mamy na 2 dni wodę. Mamy na 2 dni wodę. Powinno wystarczyć. Nie mam broni żadnej, ale powinno wystarczyć. Mam apteczkę, mam maskę, mam środek przeciwwodobójczy, mamy rodzinkę, mamy, nie mamy mapy na pewno, mamy karty. Zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay. Czyli mamy tak, a nie, dość sporo mamy tej wody, szczerze mówiąc, 4 butelki, 3 puszki jedzenia, tym bardziej, że jedzenia chcą mniej zawsze. Mamy radio, mamy latarkę, styknie jakoś. Okej, okay, półki w naszym stronie będziemy spać. Okej, okay, to są wszystkie jakby te standardowe opisy. Nic na razie wam nie dajemy. Z utęsknieniem wspominam wszystkie moje sprawy, które wspomniały nasze życie, gdy z nieba nie spadały jeszcze bomby. W każdym razie nie na nasze głowy. No, spadły są na Hiroshima, sobie pierdzielnęła, coś tam wyjebało, na przykład w Czarnobylu. A to jak, nie wiem, co, gdzie mogło się wybuchnąć, jakieś Allah Akbar gdzieś poszło w 9-11. Wspomniane, musimy zachować dobry rozsądek i trzeźwy osąd sytuacji. Okej, wszyscy są pozytywnie tutaj nastawieni jeszcze, tak twierdzi, że wszystko pięknie. To jest takie ładne podsumowanie, wszystko są pozytywnie, po czym tutaj taka czaszka wyskakuje. No po prostu genialne podsumowanie tego, co dopiero co napisali. I tak, ekspedycja. Od pierwszego dnia powiedzieliście, żeby wysyłać sobie Mary Jane na ekspedycję. Nie ma sprawy, dla mnie to nie jest problem, ja jej nie lubię. I mimo tego, że chcę doprowadzić ją teraz, żeby zmutowała, to wciąż jej nie lubię i chcę ją wysłać. Aha, zajebiście. Zajebiście, czyli straciliśmy jedną puszkę z życia, jedzenia, tylko dlatego, że wyjebało nam jakieś szczursko w pokoju. Świetnie, dobra, Mary Jane, wychodzisz i miejmy nadzieję, że cię to ma być, że zarazi ją wtedy, ona wróci wtedy zarażona i wtedy ma się rozwijać. Okej, okay. Okej, okay. Co wy tam chcecie dalej? Mary Jane wyszła, a wy chcielibyście trochę wody. Napiszcie trochę, tak? Trochę, czyli co, mogę poczekać, czy jeszcze, czy już mi zginą? Zaryzykuję. Byliśmy w trakcie planowania odległości pierwszego posiłku, w którym głównym daniem nie będzie zupa pomidorowa, zresztą do nas wołanie ze drzwi. Z żółtym dźwięku okazała się być mała grupka obszarpanych, ocalałych, wyglądając całkiem żałośnie, więc nie zdziwiło nas to, że zaczęli prosić o pomoc. Pytają nas, czy nie mamy żadnych zbędnych zapasów jedzenia, picia lub leków, którymi moglibyśmy się nimi podzielić. Zaryzykuję, damy jedną wodę. Zaryzykuję, po prostu damy im jedną wodę. Nie zginiecie, prawda? Nie, myślałem, że zginiecie wszyscy od tego, że wody. Dostaliśmy mapę. Genialny trade moim zdaniem, ponieważ stracić wodę za mapę w momencie, gdy mieliśmy spory
Zapas tej wody to jest coś na pewno dobrego do wyboru. Okej, okay, daliśmy wszystkim wodę, niech się piją. Wy dalej wszystko zniszczyliście, niech was szlak, niech was wszystkich jasny szlak właśnie. To powinniśmy było powiedzieć naszym sąsiadom, kiedy wsadziliśmy swój grill. A, to jest o tym grillu. Pieprzcie się z tym grillem, bo naprawdę ten grill nie jest tutaj ważny. Dzień szósty. Okej, okay, budek leży na ziemi, zajebiście, czyli co? A, bo tu są resztki jeszcze wody, okej. Okay. Kto wie, może odnajdziemy się w nowym świecie i skorzystamy z tego, co nam oferuje, może nie będzie tak źle. Okej. Okay. Jak na razie nikt nie chce od was nawet jedzenia, to nawet nie musimy wam dawać. Po tych wszystkich dniach, które tu spędziliśmy, trzeba przyznać, że nie jesteśmy zbyt czyści, śmierdzimy bardzo. Nie przesadzało to, dopóki nie zdaliśmy sobie tego sprawy, a teraz zbieramy się na wymioty. Czemu więc nie umyć? Co prawda nie mamy ze sobą mydła, ale przecież istnieją alternatywy. Mówiście, żeby nigdy tego nie używać. I przez co będziemy mogli sobie zrobić wtedy apteczkę drugą na wypadek. Ale... Może by to wypadało, że... Nie, dobra, posłucham się was. Nie, bo napisałem, że robię ogromne błędy. Żebym tak się posłuchał. Proszę bardzo. I to wszyscy są teraz są najgorsi psycholodzy. Po co ja się was posłuchałem? Siódmy dzień zachorowała cała moja rodzina. Świetnie. Ty mi nie czujesz się dzisiaj lepiej, do jakaś choroba lat... No nie, Rodel, każdemu daje jedzenie w takim... Albo nie prosiliście o jedzenie, to wam nie daje. Tak mi powiedzieliście, nie proszę się o jedzenie, to mam mi nie dawać. Nie ma sprawy, ziemeczki żyjecie. I co, myślę, że będzie tak koniec, takie wyskoczy koniec i że rip in pepperoni, okej? Okay? Okej, okay, macie pragnienie, ale dalej nie chcecie nic zjeść. Nie ma sprawy. Szczerze mówiąc, dam wam tą wodę. Dam wam tą wodę tak szybciej, bo jesteście chorzy, to powiedzmy, coś jednak zasługujecie dostać, prawda? I wróciła Mary Jane. Będzie chora? Nie, jest tylko strudzona, przyniosła nam gnata, przyniosła nam w chuj jedzenia i zrobiła tą maskę. Nic nie mogę się powiedzieć z naszą radością, sprzedaż domu i przeprowadzę. Prawdę mówiąc, mamy dwie zupy nowe, samochód wybuchł, mamy nową brońkę. Ted jest głodny. No dobra, daję wam wszystkim jedzenie, bo przyniosło tego w cholerę. Tylko jest jeden problem, że na ekspedycję trzeba będzie kogoś wysłać. Przez kilka tych godzin uczci serweterze, potrzebujemy naszej wiadomości, potrzebujemy muzyki, decyzji jednogłośnie, ale jeśli radio chce współpracować, musimy przy nim majstrować, dopóty nie zacznie działać. Ryzykujcie sobie, skoro nie działa radio, to tak trzeba przejść, żeby się chociaż naprawiło, prawda? Okej, okay, naprawiło się. W cholerę się naprawiło. Coś nie poszło zbyt dobrze, popsuliśmy to przeklęte pudło. Technologia sunie do przodu tak szybko, że aż ciężko się zapłapać. Zresztą, kto potrzebuje radia? No, szczerze mówiąc, to każdy stąd potrzebuje radia, bo bez radia to wy jesteście w dupie. A na wyprawę wypuścimy, szczerze mówiąc, Teda. Ted ostatnio mi został jako ostatni, to teraz Ted jak wyjdzie jako pierwszy. Pomijając Mary Jane, to... Wyjdzie pierwsza i teraz wam trzeba będzie chyba zagospodarować sobie trochę pipicia czy jedzenia, tak? Nie muszę pozwolić, aby ty mi dłużej był spragniony. Okej, czyli wy chcecie teraz wody. Nie ma sprawy, macie wody, ale nie. Merdzień nie chciała, Merdzień dopiero dostała. Więc będziemy sobie po prostu takim jeszcze trzymać bez tej wody. Będziemy mieć trzy, mamy teraz trzy ćwiartki. Przez to będziemy mogli jeszcze jakoś ich uratować i miejmy nadzieję, że tam się uda. Okej. Mary Jane zjadłaby coś, tym jest grzeczny, pytanie tylko jak długo wytrzyma, do resocją nic nowego, ale na pewno spiszemy takie rewelacje, jeśli coś się zmieni. Okej, okay. Przecież co było, że ktoś tam, że Mary Jane chyba chce zjeść, tak, Mary Jane chce coś zjeść, więc proszę cię bardzo, Mary. Radio mamy zepsute, więc ta część jest w ogóle nam niepotrzebna niestety. Dzień 13. O, otworzona pewnie pięknie zupa, w ogóle nie rozumiem, jak oni mogą sobie otworzyć. To jest jakby tak, nie wiem, nie mam tu żadnego przykładu dobrego, ale otworzyć sobie zupę. Albo nie, zrobić sobie zupę w misce. Zjecie trochę. I załóżmy, wystawić ją na parapet. Po czym nagle ptak tu usiądzie. I w najgorszym wypadku wam to... Znaczy nie, w najlepszym wypadku wam to po prostu zje, a w najgorszym mam tu jeszcze nasra. I będziecie musieli potem to gówno sprzątać. Nie wiem, no, chociażby zakryj to, cholera jasna. A nie wystawiasz tak, żeby sobie wyszło. Tym bardziej tu wszyscy chwilę karaluchy chodzą. Okej, okay, no nie możemy być na bieżąco, bo nie ma, że nie mamy radia. Mary Jane musi się napić. No to się napijesz w takim razie, skoro musisz, to musisz się napić. Bo już nie było, że chcesz napić, tylko że musi. A ją trzeba ogarnąć, żeby mogła pójść na kolejną ekspedycję. Ale raz, boję się, że ta próba będzie jedna z gorszych prób, bo 14 dzień. Mary Jane ma się dziś nieźle, oby tak dalej. Może już najwyższy czas, aby Timmy się napił, nie wygląda to dobrze. Czyli tak. Mary Jane. Dobrze chce zjeść, ale też chce się napić. Ty też chcesz się napić, Timmy. A nikt nie chce. Ted, błagam cię, ale wróć w tym momencie do domu. Fuck. Nie było dobrze. Nie jest dobrze i nie będzie dobrze. Nic a nic. Może jednak się bardzo postaramy. Może uda nam się posłuchać sąsiadów w ich stronie. Masz się nieźle, Timmy powinien coś zjeść. Dorel zachowuje spokój. Dobra, Timmy, proszę bardzo, masz zupę. Sobie wpierniczaj.
Mamy problem, do naszego bunkra zbiera się grupa ludzi i nie wyglądają oni jak przyjaciele posługiwacy złomu. Bynajmniej raczej tak jak okrutna banda, która chce zakosztować naszej krwi albo puszek, zapewne puszek. Dla ludzkości to straszliwy czas, gdy zupa w puszkach zmienia się nas w potwory. Co zacząć? Musimy się bronić. Broń, zdecydowanie broń, trzeba odbić ich bronią. Odbijamy ich bronią, dawajcie. Lecimy z nimi i mają ginąć, tak? Czy my straciliśmy zupę właśnie? Nie, nie, jest wciąż czymś zarażona, merge nie jest naprawdę spełniona i trzeba dać jej napić, ale nie mamy picia. A to jest ten problem, że miałem cię utrzymać przy tym jak najbardziej tym skupieniu, fuck. Skupmy się teraz, musimy dać tą apteczkę, powiedzmy na Dolores. Nie wiem czym na Dolores, ale wolę mieć chyba Dolores jako kobietę dorosłą przy życiu. Wróciłeś z wodą. Wróciłeś kurna z wodą i jesteś jeszcze zarażony. Dobra, powiedzmy, że to jest jakimś stopniu dobry znak. Bo przyniosłeś jedno jedzenie, przyniosłeś jedną wodę i to wszystko co przyniosłeś. Świetnie, czyli rozdajemy każdemu wodę, rozdajemy każdemu jedzenie i jesteśmy już w dupie. Nie mamy nic, a na ekspedycję nie może wyjść nikt. Jeśli Timmy opuści schron, już nigdy go nie zobaczymy. To co ty masz stary, na sobie, że ty... Pragnienie, choroba, zmęczenie. Pragnienie, zmęczenie. Pragnienie, choroba, zmęczenie i tutaj pragnienie, zmęczenie. Czyli... Czyli musimy na razie czekać i na ekspedycję nikogo sobie nie wypuścimy. Chociaż poczekajcie, klikniemy sobie, że przygotowanie na ekspedycję i może będzie nadzieja, że akurat tego dnia przez tą noc się ktoś poprawi i będzie mógł wtedy wyjść. Moje przypuszczenie było błędne. Strasznie błędne. Jeśli chcemy być na bieżąco, no nie możemy naprawić radia, którego nie potrafimy naprawić. Merzeń czuje się bezpiecznie, kto nie czułby się bezpiecznie w tak przytulnym, malutkim schronie. Przedobram się kost Timmy, ma drgawki. Czy mi coś czuje, że raz Timmy umrze? Dolores nie wydaje się zatroskana, Ted nie wrócił jeszcze do zdrowia. Kurna, boję się o tego Timmy'ego, bo nie chcę, żeby on ginął już tak szybko w ciągu 20 dni. Niestety nie możemy nikomu puścić na ekspedycję, cholera jasna. Jakby... I teraz pewnie nam Merzeń ożyje, tak w sensie, że... Nie. Jednak jeszcze nie. Merzeń i jej humor pozostają bez zmian pozytywnie, Tim jest bardzo blady, nie jest z nim dobrze, Dolores nie wydaje się zatroskana, a gdy Ted jest głodny, burczy mu w brzuchu, właśnie tak jak teraz. To masz tu jedną porcję jedzenia, a na ekspedycję nie możemy dalej nikogo wypuścić. No jasna cholera. Zaraz Tim chyba zginie, tak wyczuwam. Do tego już... Jak jest, dochodzi do picia, potwierdzą 2 dni, że jest ktoś chory, że już go wszystko boli i tak dalej, zgon. Jest gościu chory. Od 7 dnia, odkąd tu są, czyli to już jest bodajże 20 dzień, tak? Siedzą tutaj prawie 2 tygodnie. On ma chorobę apokaliptyczną. Nie wiadomo w ogóle co to za choroba, bo to nie wygląda na jakąś, no wiem, dobra, ma narysowaną jakąś ospę czy coś, ale to na pewno nie jest jakaś zbytnia ospa. I on potrafi przejść 2 tygodnie, cały czas powtarzając, że on zaraz zginie. I on dalej nie ginie? I'm done. Chyba, że tu jest wyznaczony czas, że choroba zabija 2 tygodnie, akurat następnego dnia zginie. Nie wiem, żeby pozwolić, aby Timmy był dłużej spragniony. No, a co mam zrobić? No jak mam dać wam wodę, jak nie mamy wody? Ekspedycję nie mogę nikogo wypuścić. Kto zginie? Uwaga! Ene duelike, fuck it, Timmy leży na swym strakę. Rambo, po prostu... Nie musimy zabić. Każdy musi pić, Mary Jane również, czy możemy dać jej trochę wody? Nie możemy dać nikomu z was wody. Zapróbuję zaryzykować i dać im jedzenie, może jedzeniem jakoś ogarnie, no. Nie wiem, no to są jedynie... W takiej wielkiej przestrzeni, który wyczuje każdy zapach, gdy ze ściany wypadło dzisiaj na cegła, zrobiło nam się trochę niedobrze. No przez ten fetor, dochodząc do otworu w ścianie. Obrzydliwość, powinniśmy to zbadać i pozbyć się przyklejony... Okej, spróbujcie się pozbyć, znowu wyleci nam szczur, coś tam zniszczy, tak jak to kiedyś było. Albo może tym razem się uda uratować. Nie. Widzę większe zmęczenie na Tedzie. Widzę większe zmęczenie wreszcie na każdym. Pewnie jest źle. O, zupa. Zajrzeliśmy do dziury lekającej trochę, czy wyskoczy nam też z parzorami, kłami lub innym zmutowanym częściami ciała, ale nic takiego się nie stało. Zamiast tego znaleźliśmy tam zdechłego szczura, który najwyraźniej próbował otworzyć puszkę zupy. Bez powodzenia. Mamy wrażenie, że nam się w tej sprawie bardziej poszczęście, więc skonfiskowaliśmy jedzenie i zorganizowaliśmy gryzoniowi pogodny pochówek w pustej puszce. Zasłużył sobie. Czy mamy gdzieś wodę? No nie mamy żadnej kurwa wody. To jest chyba ostatni dzień, kiedy mamy szansę coś w ogóle wam dać. Więc no... Żegnamy się przynajmniej pewnie z 2 osobami. Patrzcie, 2 osoby znikną. Wszyscy zniknęli. Dosłownie, kurwa, wszyscy zniknęli. I co, ja miałbym dawać 15-minutowy odcinek z 60 seconds? Tak nie może być. Tak nie może być.
Powiem wam tak. Z racji tego, że jestem sam przyzwyczajony do tego, że 60 sekund zajmują mi przynajmniej 30 minut, a nawet dochodzą do godziny. I z racji tego, że dzisiaj piątek, lecimy po drugi odcinek. Godzina 17 na tym kanale, więc zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tutaj nie jesteście nowi, znaczy jesteście nowi, chcecie być na bieżąco. O 17 pojawia się drugi odcinek 60 Seconds. Do czynienia w kolejnym odcinku. Albo poczekajcie raczej. Zobaczymy co, jak się zakończy w ogóle gra, bo zacząłem w domku. Uwaga. Czy po prostu będzie, że nie przetrwaliście? Tak, dokładnie. Przyspieszyłem to aż. I co? Tak mówię. Godzina 17, drugi odcinek, który teraz od razu pójdę nagrywać. Ja się z wami żegnam. Zacząłem w kolejnym odcinku i siemanko, peace!